sytuacja, która jest, przecież ani się jeszcze nie skończyła i też nikt z nas nie wie, kiedy się skończy. Stąd też i pomysł na to, by ciągle ten żar pomocy i miłości do drugiego człowieka w nas nie przygasał, a wprost przeciwnie, taką muzyką jak dzisiaj i takim wspólnym byciem razem w tym pomaganiu, by ten żar ciągle rozdmuchiwać, byśmy byli gotowi cały czas do tego, do czego jesteśmy powołani, czyli do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Wiemy też, jaką rocznicę dzisiaj obchodzimy, to jednak 12 lat od katastrofy smoleńskiej. Tu na tej scenie, podczas międzynarodowych festiwali Ars Musica, występowali ze sobą artyści z Rosji, z Ukrainy, z Gruzji, z Litwy, z Łotwy nie, ale z całego bloku wschodniego. Mi się marzy, żeby po prostu wszystkie narody tak współpracowały ze sobą jak artyści. My dajemy przykład, jak można wspaniale rozwijać te dobra cywilizacji. Teraz kultura Rosji jest zamrożona i słusznie. Agresor nie może dostawać wsparcia. Mam nadzieję, że nastąpi wielkie przemienienie Rosji i tutaj po prostu wszyscy powinni się bardzo mocno pomodlić o to, żeby ten kraj umiał zawalczyć o swoją wolność. Oni nas bardzo, bardzo podziwiają. Słuchałam bardzo wielu wywiadów, że jednak tutaj ta wolność istnieje. Oni to też bardzo odczuwają, przyjeżdżając do Polski. Tego ich też uczymy. Ta wolność temu krajowi nie została podarowana od tak sobie. Wszyscy Polacy mają jednak olbrzymie, bardzo traumatyczne wspomnienia w swoich rodzinach, choćby z ostatniej wojny światowej, drugiej. Ja też takie mam. To, co się wydarzyło w naszych rodzinach. Myślę, że każda polska rodzina ucierpiała. Miejmy nadzieję, że następne koncerty, tak tutaj też rozmawiałam z artystami, będą już na odbudowę Ukrainy. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Miejmy nadzieję, że jednak sztuka przeniesie w ten inny wymiar, ukoi serca, a także otworzy portfele i uruchomi plik, karty. Tam jest taki kod QR albo QR, który można klikać. Natomiast tutaj pieniążki, jeżeli ktoś chce przelać na konto, bardzo proszę wejść na stronę Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma, ponieważ tam cała akcja dobroczynności i przekazywania środków finansowych dla Ukrainy jest uruchomiona. Nie umarły jeszcze Ukrainy ni chwała, ni sława. Jeszcze do nas, bracia, młodzi, uśmiechnie się los. Zginą wrogowie nasi, jak rosa na słońcu. Zapanujemy wreszcie, bracia, w naszym kraju. Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności. Pokażemy, żeśmy bracia z kozackiego rodu. Staniemy, bracia, do krwawego boju, od sanu do domu. Panować w domu ojców nie damy nikomu. Czarne morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje. W naszej Ukrainie dola się odmieni. Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą. I wolności pieśni huczna po kraju się rozleje. Zakarpaty się odbije i po stepach zagrzmi. Chwała Ukrainy stanie między narodami. Ці прекрасні слова державного гімну України написані ще у 1862 році Павлом Чубинським. Називав ще Валентіна Хомак. Мішкав в Сувалках 6 лат. Сувалки – то притульне, пінкне таке місто. Варто тут приїжджати на відпочинок, наприклад, на вакації. Прикро мені, жителі люди приїхали тут тільки з поводу війни. А ви поляці? Такі отварчі родини приїли ще вшистких. Дуже часом посвінчає ще помоці уходцу. Хоча ж кожен з вас має свої родини, свої справи. Для того хоче в імені вшистких українців подінкувати вам за троски, за помоць матеріальну, за тепле приєнче, за вспарчя. Дякую дуже. Не буду тлумачити, переводити українцям слів, теплих слів подяки,
сказаних полякам. Я вважаю, що всі це зрозуміли. Дякую, поляки. Дякую. Бардзо дзінькую словчанам. Бардзо дзінькую полякам. Вітаємо сердечно на концерті, поświęconym bohaterom України, którzy walczą za wolność swojej ojczyzny, ale nie tylko swojej ojczyzny. Myślę, że również naszej ojczyzny, zgodzicie się Państwo, Polski. I rozpoczynamy koncert. Pierwsze utwory. Jest to Suwalski Chór Primo pod dyrekcją doktora Ignacego Ołowia. A w wykonaniu chóru usłyszymy utwory Suplikacje, muzyka Józef Świder, słowa ksiądz Jan Twardowski. Następny utwór to Kozak, muzyka Stanisław Moniuszko, słowa Jan Czeczot. Kolejny utwór to jest Orzeł i Krzyż, słowa Józef Zawitkowski, muzyka ksiądz Wiesław Kądziela, opracowanie Mirosław Racewicz. I koncert krótki zakończy się utworem Modlitwa do Boga Rodzicy Józefa Świdera, muzyka i słowa Krzysztof Kamil Baczyński, oczywiście chór a cappella.
Rozalia Zawadzka, Małgorzata Dziawer za fortepianem. Zapraszamy. Себастьян Бах, партіда ре мінор, сараванда, виконує Агата Корсак, скрипка, соло. Запрошую.